zabranie głosu proszę wicekuratora oświaty, pana Zbigniewa Talagę. Szanowna pani dyrektor, panie i panowie posłowie, panie starosto, wszyscy zaproszeni goście według sprawowanej godności i funkcji, szanowni nauczyciele, wszyscy państwo i szanowna pani Czesława. Jest mi niezwykle trudno stanąć tutaj bez emocji. Ale muszę się zmobilizować i powiedzieć państwu kilka słów, a także przekazać list gratulacyjny od wielkopolskiego kuratora oświaty, pani Elżbiety Leszczyńskiej wraz z upominkiem do Biblioteki Szkolnej. Szanowni państwo, napisaliście motyw przewodni, tradycja z tradycją w nowoczesność. Muszę powiedzieć, że kiedy po 40 latach staję tutaj, widzę, że to hasło będzie realizowane. Jest to szczególny wymiar ogromnej satysfakcji, którą przeszliśmy przez te wiele, wiele lat historii. Gratuluję państwu także wyboru patrona, ale stańmy w prawdzie. To nie jest pierwszy patron tej szkoły, natomiast ten patron jest tak wspaniałym patronem zbiorowym, wskazującym ten piękny wymiar naszej historii, także wielkopolskiej historii, którego nigdy nie trzeba będzie, którego zawsze państwo będziecie mogli być dumni. I chciałbym, aby ta tradycja stała się przyczynkiem aktywnej, wspaniałej pracy wszystkich nauczycieli, którzy tu pracują i będą pracowali. To nie są łatwe czasy. Proszę państwa, szkoła nie może się poddać takiej postmodernistycznej wizji, która zaczyna się wkradać w rzeczywistość nie tylko naszego kraju. My musimy opierać się na wspaniałej tradycji. Mamy piękne dziedzictwo pokoleń, wspaniałe postaci. I o tą część działalności szkoły jestem spokojny. Ale chciałbym nawiązać do tej drugiej części, do tej nowoczesności. Właśnie wczoraj wróciłem z Kongresu Powiatów we Wrocławiu poświęconej szkolnictwu zawodowemu. Z udziałem oczywiście pani minister Anny Zalewskiej. Chciałem państwu powiedzieć, że to co usłyszałem i to co zobaczyłem napawa mnie dużym optymizmem i chciałbym wlać w państwa w ten optymizm, a ponadto bardzo bym chciał, żebyście państwo mogli szkołę rozwinąć. Żeby to zrobić jednak, dzisiaj musimy inaczej spojrzeć na pewne kwestie. Nie można, mimo że mamy pewne skłonności do tego, by powracać do przeszłości, ale przyszłość i teraźniejszość już nie jest taka sama. I trzeba to dobrze zrozumieć. Dzisiaj, żeby zbudować nowatorską, dobrze funkcjonującą szkołę, potrzeba partnerów. Panie starosto, panie burmistrzu, szanowni państwo posłowie, dzisiaj musimy zbudować tą nowoczesność także w oparciu o nowoczesny przemysł 4.0. I ten przemysł powstaje tutaj we Wronkach. I bardzo się cieszę z tego, że Wronki są tym miejscem, które promienieje na mapie Wielkopolski. Że są wszystkie dane ku temu, żeby patrzeć na to wszystko z wielką dozą optymizmu. Nie możecie wszyscy państwo zostawić pani dyrektor jednak samej. Tutaj to współdziałanie jest niezmiernie i bardzo, jeszcze raz bardzo o to proszę. Ze swej strony w imieniu wielkopolskiego kuratora oświaty, pani Elżbiety Leszczyńskiej, chcę powiedzieć, że my staniemy na wysokości zadania. Będziemy panią dyrektor wspierać. Dziękuję bardzo.